Cześć, Hec! Co tam słychać ciekawego? Siema. Słuchaj, byłem na oficjalnym spotkaniu CD Projekt Red. Zobacz, co mi dali. Czekaj, gdzieś to tutaj miałem. Co? Masz cyberpunka? Podobno to już końcowa wersja gry, także już nie mogę się doczekać, jak ją odpalimy. Co jest z tą grafiką? Miał być rozbudowany system strzelania, tylko się naciska jeden przycisk. Nie, no ale te cutscenki to im chyba nie wyszły. Chyba nie tak sobie wyobrażałem tego cyberpunka. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Gier z Kosza, gdzie postanowiliśmy zmierzyć się z najbardziej oczekiwaną tematyką, czyli Cyberpunkiem 2077. Ale jak się okazuje, ta gra już wyszła. Różne cyberpunkowe tytuły są na Steamie, część z nich rozgrywa się bezpośrednio w Night City, ma w tytule podobny rok. No i my postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest, że CD Projekt wypuścił tyle cyberpunkowych gier. A grą, którą zagramy główną, będzie Night City 2177, czyli chyba sequel cyberpunka, rozgrywający się na 100 lat później. Mam tutaj opis tej gry. Tak, tak robimy w tym programie. Będzie słychać. Aha, przepraszam. Zapomniałem, że mamy jeszcze za biedni jesteśmy, żeby mieć dwa mikrofony. Jeśli chodzi o Night City 2177, sklep Steam ostrzega nas, że jest to gra wybitnie dla dorosłych i bądźcie ostrożni. Ale CD Projekt mówił, że to jest gra dla dorosłych, nie boję się. Tak. Night City to doświadczenie, w którym możesz przemieszczać się po mieście przyszłości, tak, a także używać kilka rodzajów wizji, żeby podziwiać piękno tego miasta. Cokolwiek to znaczy, czyli są to pewnie jakieś filtry. Augmentacje. Odwiedź klub nocny i poczuj się, jakbyś był w mieście przyszłości. Jak ja chcę to przeżyć, to jadę do pomarańczy w Katowice. Rozejrzyj się i podziwiaj miasto przyszłości. Nawet popatrz na latające pojazdy. Wow! To wszystko. To jest... Jak widać, Night City w sumie nie ma za dużo. Dlatego postanowiliśmy, że poza tą grą sprawdzimy parę innych tytułów, ale to już będziemy omawiali na bieżąco. Przygotujcie się na to, żeby zanurzyć się w mieście przyszłości Cyberpunk 2077 i 2177 już teraz, w 2019 roku. Dobrze, zaczynamy naszą przygodę. Gra nazywa się Night City 2177. Cyberkobieta jest w grze. O, Night City, to jest cyberpunk. To jest dokładnie to miasto, to samo miasto w cyberpunku. Jest to chyba ten sam deweloper. O, jest ten sam deweloper, tylko wolał skorzystać z Unity. Ciekawe, że CD Projekt na Unity robi. Fajnie, że jest klawiszologia trochę ucięta, ale muzyka wspaniała, budynki jeszcze lepsze. Co mogę powiedzieć, to że jestem zafascynowany. Co to jest to po prawej? To jest lampa? To po prawej wygląda jak jakieś latające coś. Artica Robotics. Na pewno ze świata cyberpunka prosto wyjęte. No nic, pozostaje nam odpalić tą wspaniałą grę. Mamy niewiele opcji. Chętnie bym tą stół na dole wypróbował, ale dajmy może to u góry. Dobrze. Mam poważne obawy, czy dojdzie nie do... Wiewa. Tak, czy dojdzie do uruchomienia gry. Jest to mocno zaawansowana graficznie gra. Oho, wow! Jest, to jest to jest właśnie lampa. To jest lampa. Wow! Genialne, wow! Ej, brawo, co to jest? Tak jak mówiłeś, nieograniczone niczym miasto z... Wow! Wiesz, co jest super? Pierwsze wrażenie 10 na 10, Cyberpunk 2077, po co robicie to? Nie wiem, nie wiem, czy już mogę ci to powiedzieć, ale ja wiem, który to jest asset. Tak? Oglądałem ten asset, jest drogi. Strzelał mój niewidzialny zegarek, czas do wykrycia asseta 17 sekund. Chyba 17 setnych sekundy. No. W ogóle, że Unity jest w stanie taką... Wow! Wow! And this is the first ever image of a black hole. Get your own hair. Call now. Magic show.
Ipso facto prodigion. Movember! Movember! Dlaczego to jest plakat imprezy, która się odbywa 21? A gra przecież jest... 177? Dokładnie. Czyli sprzed 50 lat plakat w takim stanie? De Verano, Quintena. Włoska, czyżby to była włoska gra, to już któryś raz. Albo po prostu kradną włoskie asety, ale zajebiście wygląda. No taki Deus Ex, nie? No. Wow. Street art. Gra, w której można podziwiać Banksy. Street art. O, z Shiftem da się biegać, dobrze. A na J coś się dawało. O! What the fuck? To są filtry jak u Predatora. No. To jakieś polowania na obcych albo na kogoś? O. What? Klimat teraz jest w stylu takim... Altered Carbon, dobrze, ale tutaj już nic nie ma, to... Oj! Wpadłeś gdzieś. Gdzieś wpadłem. Loading. Ale spoko. Zobaczymy, co się stało. Prawdopodobnie przeniesiesz się do innej dzielnicy. Nie, wejdę do budynku, mi się wydaje. A. Typu jakiś bar albo... No wiem, klub jakiś. Ty, muza z Cyberpunka. Nie podoba mi się ten klub. Oho, wow! Ale wygląda nie najgorzej. O kurde, jaki... Neonowy. Co się tu dzieje, no. Wygląda genialnie. Wow. Wygląda genialnie. Ej, ale to wygląda naprawdę dobrze. Boję się trochę tych czy kobiet. Czy to jest holograficzne sofy? Ja pierdzielę. Nie wiem, jak można przebić to. Ej, to jest droid. Ja nie mogę. Kobiety droid. Naprawiam się ten, można... No, ciekawe, po co się można przyglądać w takiej grze? Całkiem modele udane, nie? To też asety? Pewnie, że tak. Ej, to nie są... A, to już są prawdziwe te... O Boże. Oj, nie umiem wejść tam, czekaj. No co ty, do tancerek? Nie wolno O, wolno. Nie! Jeśli ktoś z was robił ostatnio deser z galaretką, to... Dokładnie. To może... No nie możemy tego pokazać, bo nam to YouTube zbanuje, natomiast fizyka pewnych elementów jest tutaj taka podkręcona do 300%. Ja to zaprezentuję dłońmi. No ale słuchaj, przecież CD Projekt Red od zawsze mówił, że cyberpunk to jest rzecz dla dorosłych. Nie dziwię się, że w tym sequelu jest. To będzie ciężki odcinek do montowania. To będzie takie efekty wybluruj cały ekran. O mój Boże. Ale patrz ta głowa. No genialny jest ten bar. Muszę przyznać, dobra, że super. Zaskoczyło mnie graficznie. Ja jestem... Jest to od***ne, jak to się mówi. Ja brak słów po prostu. A to powinny być lustra chyba, nie? Ej, bar. Ekstra. Lecimy. To musi być sen pewnie i zaraz coś się pojawi, nie? Sen? To cyberprzestrzeń. Wow, zniknęło. Czyli... To jest jeszcze ta kropka? Nie, to jest brudny monitor. Nie myliście monitora przez ostatnie 2 lata tutaj. No CD Projekt, takie glitche w grze komputerowej Cyberpunk. Mam pewną obawę, iż ta gra jest skupiona wokół tego baru i nic więcej tu nie ma. Nie wiem, ten sam patch, autobus tam jest jakiś czy dobra, coś. Dobra, tu jeździ. O, super. Uwaga! Wow! Mogłem tu stać, no, kurde, to no. Zapamiętaj to miejsce. Widzimy, jak duże jest miasto teraz. Ale patrz, zajebisty jak... Jeśli ktoś z was zastanawiał się, jak wygląda Jowisz, to mniej więcej tak. Aha, a byłeś już? Specjalnie dla was znalazłem 2 asety, na których oparta jest cała ta gra. Pierwszy aset nazywa się Sci-Fi Neon City, który kosztuje jedyne 44 euro i 22 centy. Mamy... Chyba nic, bo no. Nawet są te same samochody, są te same napisy, patrz, te plakaty. A teraz zobaczmy drugi asset, który znalazłem. To jest Cyber Girl. Yay! Nice asset, but free, czyli on był kiedyś za darmo. Zastanówmy się, ile kosztuje gra, a kosztuje ona jedyne 14 zł, czyli no jakieś 3 euro. To się opłaca. No tak, no bo wydał 50 euro na asety. Ile razy musi sprzedać grę? 20? No tak, z 20 razy sprzeda grę i a jest 56 opinii. Jest... To zarobił. Ta gra zarabia. To ile on zarobił na czyli tym? Czyli jeżeli koleś jest na giełdzie, jeżeli jesteście inwestorami, to warto kupować jego akcje, bo już ta gra zarabia. Dokładnie. Tak czy inaczej, gra, w którą włożono serce. Tak, gra w... Jako, że ta gra jest bardzo krótka, mam kilka innych tytułów cyberpunkowych i innych. Podoba mi się Cyber Chicken i Nightmare Simulator. Cyber Chicken. Jest to gra o cyberkurze. Futurystyczny kurczak.
Na sterydach. Ale piękne te grafiki. Cyberpunk padło. To jest wypasiona gra. O, wow. Uważaj. Poleciał. Wow. To jest fajne. Tak jak taki Duke Nukem, nie? Było tak, Duke Nukem Manhattan Project. Fajne to jest, mi się podoba. Kurde. 15 zł, a tyle dobra. Ło, jak poleciał. Nie, słuchajcie, ta gierka jest dopracowana. To jest gra z lepszego kosza. To co, że... mamy Solar Battalion, Robo Hazard. Nightmare Simulator, to jest to. Co się tutaj dzieje? Interfejs jest umieszczony bezpośrednio w świecie gry, to jest nowatorskie. Oh fuck. Ona jest cyberpunkową kobietą i chce, żebyś zrobił dla niej coś, ale nic nie działa, bo jest napisane not available. Mogę wziąć wszystkie maczety? O, ile masz maczet? Dużo maczety. I z tego co rozumiem, to jest quest. Moon Search. No, to jest dobre, daj to. Fajna mapa. Ja wiem, co to jest za asset. Tak? Ja wiem, co to jest za asset. Ending można zobaczyć. Ale tylko drugi i trzeci. Unknown ale tape. Pierwsze. Ta gra ma skomplikowaną strukturę bardzo. Możesz zobaczyć ending, zanim zaczniesz grać. O, patrz. Jest. O co chodzi? Muszę uciekać przed nim, tak? Leci! Łódko! Nie ma schodów wyżej! Jezus! To jest koszmar. Przez głowę mu przeskoczyłem. Pacjent, to jest pacjent. Chyba tak. Dobra. Okej, mamy kolejną grę, Solar Battalion. Neo-noir, cyberpunk, science fiction, action game. Open world to explore. Save the galaxy. Boże, to jest fajne, nie? Rozumiem, że jesteśmy jakimś, nie wiem, kosmicznym marinem. Report to Med Bay. Oh my god. Co to jest? Co tam? Medical Bay? To jest pielęgniarka. Ja podglądam. O, zgubiłem się. Hej! Dobrze, podoba mi się, że założył ręce, mając broń. Jest to typowo cyberpunkowa gra, gdzie w każdym kadrze jest nagość. Kosmiczna bułka? To jest burger. O, coś ty z nim zrobił. The door needs a new fuel cell. Musisz questa zaakceptować? The door is locked! Została wierta! W drzwiach! Ta gra jest genialna, ona pozwala ci zabijać questy. Ale to quest, no dokładnie. Ladies. Znowu ladies? Oh, nie! Co to jest? O kurde, cyberpunkowa kobieta! Cyberpunkowa kobieta! To jest jej twarz! Widzieliście jej twarz? A on se przyszedł pogadać! Hej! Czy masz? To jest, to po prostu przełamuje jakieś tabu. Bariery, tabu, tak. Grach. Przełamuje wszystkie granice. Nigdy nie widziałem kobiety na kiblu. I to z mechaniczną ręką. Z dziwną miną. Cyberpunk otwiera nowe zakładki w mojej głowie. What? Myślałem, że na kiblu będzie siedział. Myślałem, że strzeli w szybę teraz i wie, z taką presję, a nie? To jest najdziwniejsza gra, jaką chyba widziałem w życiu. Holy shit! Mogę. To wygląda jak ten, jak Far Cry Blood Dragon. A, rzeczywiście. Ja pierdzielę. O, nie mogę. Za bar, girls, nie. Proszę, błagam. Ej, o! Nie! Jaka kobieta? Co to ma być? Nie! Kobieta z dreadami? My name is Amulet, I'm working for the Galactic Collective! Bastard. Dobra, zagra. No nie, super, dobra. Wystarczy. Patrz na to, widzisz to te refleksy? CD Projekt nie doścignie tego nic. No. Śmieszna egzekucja. No. Co za morda. To jest George Bush? Zastanawiam się teraz... O Jezu. Okej, mam tutaj rekwizyt. Tak to mniej więcej wygląda. Holy shit, poison szczur. Super szczur.
To był dinozaur? Coś dziwne. Patrz, gun. Gun. Wow! Wow! To jest wyjście z miasta? No, niebo. Ta krew jak tryska. Co to jest za telewizor? Free cut, random stuff, it's free. Nie, co to jest? Wszystko działa. Od technicznej strony nie mam zarzutów. Co za gówno. Ten cyberpunk jakiś kiepski jest, co to w ogóle ma być? Ale wiesz co, mam jeszcze coś. Myślisz, że to będzie dobre?